apostołowie nie mieli żadnych innych, większych możliwości niż ma każdy z nas. Ci apostołowie, którzy zaliczali się do 12 i ci apostołowie, tacy jak Paweł i jego towarzysze, którzy później głosili Ewangelię. Ich relacja z Bogiem była taką relacją, jaką każdy z nas może mieć na co dzień. Słowo apostoł w języku greckim znajdujemy zarówno w Starym Testamencie, w jego wersji greckiej, w Septuagincie, i znajdujemy w Nowym Testamencie apostelą, posyłać, wysyłać w czyimś imieniu. Apo to tak jakby wysłać od kogoś. Posyłać w czyimś imieniu. I to słowo występuje 131 razy, a słowo apostolos, posłany, wysłany w czyimś imieniu, w Nowym Testamencie występuje 79 razy i najwięcej w Ewangelii według świętego Łukasza i w Dziejach Apostolskich. Jak również w pismach świętego Pawła. Rzadziej spotykamy to słowo w innych Ewangeliach. Warto też sobie przypomnieć imiona apostołów. Bardzo często tych imion nie pamiętamy, a jeżeli już coś mielibyśmy uczyć się na pamięć z Pisma Świętego, to warto na pamięć nauczyć się tych wszystkich apostołów, którzy zaliczali się do grupy 12, czyli Szymona Piotra, na pewno znamy. Następnie jest Andrzej, Jakub, Jan, Filip, Bartłomiej, Mateusz, Tomasz, Jakub Alfeuszowy, czyli drugi Jakub, Szymon Zelota. Zeloci to byli tacy patrioci miejscowi walczący o niepodległość Palestyny. Judasz Jakubowy, Judasz Iskariota, którego potem zmienił Maciej. I jeśli w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich przeczytamy, jak odbywała się ta zmiana, jak odbywało się powołanie Macieja do grupy 12, to zobaczymy, że tam pojawia się niejaki Józef, Justyn i Maciej. I spośród tych trzech, ponieważ każdy z nich towarzyszył Jezusowi, został wybrany Maciej. Jeżeli Pismo Święte wymienia inne imiona, prócz 12, i mówi o nich, że również oni towarzyszyli Jezusowi, oznaczałoby, że nie tylko tych 12 szło za Jezusem i nie tylko tych 12 było Jego uczniami, ale byli także i inni. Między innymi poznajemy Justyna, poznajemy Józefa w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich. Poznajemy także Natanaela, Nikodema. To wszystko byli uczniowie Jezusa. Pytanie, na ile możemy ich nazwać apostołami, a na ile uczniami? Co to znaczy być apostołem, a co to znaczy być nauczycielem, prorokiem, pasterzem? I Nowy Testament nazywa Pawła, Paweł sam zresztą siebie nazywa apostołem, mówiąc i przekonując, że sam spotkał Jezusa już po Jego zmartwychwstaniu. Kolejny werset do zapamiętania, i to bardzo łatwo ten werset zapamiętać, list do Efezjan, rozdział 4, werset 11. Tutaj święty Paweł wymienia wszystkie funkcje w Kościele. I wystarczy wziąć prawą dłoń i mamy tak, kciuk. Jednych ustanowił apostołami. Kciuk ma taką właściwość, że z łatwością jest w kontakcie z każdym innym palcem. Jest najbardziej taki elastyczny, najsilniejszy ze wszystkich naszych palców. I to jest ten apostoł. Następnie wymienia proroków, palec wskazujący. Następnie, jak to pokazać, ten trzeci palec. Następnie pokazuje
na ewangelizatorów, czyli tych, którzy, to jest ten palec najbardziej wysunięty do przodu. Czyli ci, którzy ewangelizują, to są ci, którzy są jakby przed, jakby na wysuniętym posterunku. Ci, którzy idą jak najdalej. I tak możemy zapamiętać ewangelizatorów. I później mamy ten czwarty palec, to jest palec serdeczny. Czyż nie serdeczność powinna charakteryzować naszych pasterzy? I Pan Jezus niektórych mianował pasterzami, ustanowił pasterzami. I w końcu ten najmniejszy palec to są nauczyciele, którzy powinni być najbardziej pokorni, powinni być ci najmniejsi. I już pamiętając na pięciu palcach, jesteśmy w stanie powtórzyć fragment z listu do Efezjan z 4 rozdziału 11 wersetu po kolei, w takiej kolejności, w jakiej święty Paweł wymienił te wszystkie funkcje w Kościele. Zadajmy sobie pytanie, do czego ja jestem posłany, do czego ty jesteś posłany. Czy do tego, żeby być apostołem, czy do tego, żeby być prorokiem? Prorok wskazuje palcem nie na człowieka, wypominając mu jego grzechy, tylko prorok wskazuje palcem na rzeczywistość, pomagając odczytać nam, co znaczy to, co się dzieje. Co znaczy to wydarzenie? Prorok odsłania znaczenie tego, co się wydarzy. Czy jesteśmy ewangelizatorami i powinniśmy iść tam, gdzie inni nie docierają, wynieść Chrystusa przede wszystkim swoją postawą? Czy jesteśmy posłani, by być pasterzami? Pasterzem najmniejszej i najważniejszej wspólnoty Kościoła, jaką jest rodzina, powinien być ojciec. Jak często tego ojca brakuje? Czy może nauczycielami, tymi najpokorniejszymi, którzy mają nauczać? I chciałbym zakończyć dość długim fragmentem z listu do Diogneta. Jest to list napisany przez anonimowego chrześcijanina z II wieku, który dotarł do nas, do naszych czasów. Opisuje, kim są chrześcijanie. Otóż pisze tak. Chrześcijanie nie odróżniają się od innych ludzi ani jakimś specjalnym terytorium, ani językiem, ani zwyczajami. Nie zamieszkują osobnych miast, nie mają własnego języka, nie prowadzą jakiegoś osobliwego trybu życia. Ich nauka nie jest owocem refleksji czy poszukiwań filozofów goniących ustawicznie za nowościami. Nie wyznają oni, jak tylu innych, żadnego systemu filozoficznego. Mieszkają w miastach zarówno greckich, jak i barbarzyńskich, jak komu wypada. I mimo, że w ubiorze, jedzeniu i we wszystkich innych sprawach idą za zwyczajami miejscowymi, prowadzą tryb życia wspaniały. Jak to wielu wyznaje, niewiarygodny. Mieszkają w swojej ojczyźnie, ale jakby byli cudzoziemcami. Wykonują wszystkie obowiązki dobrego obywatela i nie uchylają się od żadnych ciężarów, ale czynią to, jakby byli przyjezdnymi gośćmi. Każda obca ziemia jest dla nich ojczyzną. Każda ojczyzna jest dla nich obcą ziemią. Tak jak wszyscy żenią się, wychodzą za mąż i rodzą dzieci, ale nigdy nie zabijają nowego życia. Mają wspólnotę dóbr, ale nie łoża. Żyją w ciele, ale nie według ciała. Żyją na tej ziemi, ale czują się obywatelami nieba. Są posłuszni ziemskim prawom, ale ich sposób życia wynosi ich ponad wszelkie prawa. Kochają wszystkich, a wszyscy ich nienawidzą. Są nieznani, a jednak ustawicznie padają na nich wyroki. Posyła się ich na śmierć, a oni w niej otrzymują życie. Są ubogimi,
a wzbogacają wszystkich. Brak im wszystkiego, a obfitują we wszystkie dobra. Są pogardzani, a oni uważają to za tytuł chwały. Szkaluje się ich na wszystkie sposoby, a jednak przyznaje się im ustawicznie rację. Gdy wyrządza się im krzywdę, oni błogosławią. Gdy traktowani są haniebnie, odpowiadają szacunkiem. Mimo że czynią dobrze, karze się ich, jakoby byli złoczyńcami. Gdy muszą znosić karę, cieszą się, jakby im ktoś dawał życie. Żydzi ustawicznie toczą z nimi wojnę, poganie ich prześladują. Ale ci, którzy ich nienawidzą, nie potrafią powiedzieć, jaki jest powód ich wrogości. Słowem, chrześcijanie są dla świata tym, czym dusza jest dla ciała. Bóg ich umieścił w tym zaszczytnym miejscu i oni nie mogą stamtąd zdezerterować.